Ale piękny dzionek! Szkoda, że się zrobiła noc. No cóż, jesteśmy na starym Titaniku. Dzień dobry. Jak się pan nazywa? Jestem Andrzej. Znaczy, przepraszam. Ja się nazywam Marcin, a pan? Ja się nazywam... Co to było? Nieważne. Ja się nazywam... no dobra. Wojtek. No i co? O mój Boże, Titanik! Co to za góra? Góra lodowa. Ej, szybko! Powiedzmy to Powiedzmy to! Szybko! Trzeba coś... Niech się pani ewakuuje! Nie! Trzeba... Musimy się temu przyjrzeć. Zwiadomić! No co jest? Chodź tu! Poszukaj, automówionia. Halo, zaraz będzie Titanik. Znaczy, tonął. O mój Boże. O nie! Góra lodowa! Nie rób tego! Nie robię nawet nic. Nie! O mój Boże. To się nie dzieje. To się dzieje. Nie! O nie! Titanik tonie? Kurde, uderzył! O my god, trzeba się ewakuować! Szybko! Trzeba to zawiadomić! Szybko, musimy to zawiadomić wszystkim mieszkańcom. Ja mówię mieszkańcom, wszystkim pasażerom. Au. Przewróciłem się! Panie, wstawaj, pan nie czas na drzemkę. Ale śpiący jestem. Trudno. Chodź pan. Patek tonie, a pan się teraz będzie wykupiał. Nie na mojej warcie. Jakaś łódka przygotowana jest. Ale nie no, trzeba innym powiadomić, bo jedna osoba jest już... znaczy bezpieczna, dobra. Nie? No, znaczy dwie już są bezpieczne. Szybko. Trzeba powiadomić to, bo Titanik zaraz zatonie. Tylko najpierw chodźmy coś zjedzmy, bo opadam, jestem bardzo głodny. Właśnie, nie możemy powiadomić innych bez dobrego jedzenia. Tylko, że to nie ma. Emer William tam jest. Pan William tam jest. Panie Williamie! No musimy go poinformować. Trzeba uciekać. Pana. On ma nas Pana, gdzieś. Titanik tonie. Dobra, trudno, inaczej zginie. To jest zamknięte. Dobra, wracajmy już. Koniec. Pan William! Tutaj nie można uciec. On zginie. Tutaj. Dobra, ja nie będę jadł. To się nie dzieje. Nie. To się dzieje. O mój Boże. Z której strony on tonie? On tonie chyba z przodu. Z tamtej strony tonie. No, bo ja nie wiem, bo mi trudno zobaczyć. Czekaj pan, ja idę spać. Chwilę tylko. Dobra, pójdźmy sobie pospać. Ciemno. Titanik tonie. Co się dzieje? Nowa kosa w ceś. Gdzie? Co się dzieje? Co mnie tak wzięło do... Skąd ja się tu wziąłem ogólnie? Trzeba go obudzić. Ej! Wstawaj! 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 Marchewka. Wiem! Babciu, lubisz marchewki! Ja wstawaj! Wstawaj! Nie, babciu, ja pierogi później zjem. No nie! Nie, co się stało? Śniło mi się pierogi. Co się panu stało? No nie! Już dobra, jest dobra. Wstawaj pan, to nie pora na drzemkę, musimy jakoś uciec. Ale ty najpierw, to mi mówisz? Najpierw... Nie, ja idę spać. Ale najpierw chodźmy tutaj, bo zawsze chcę tutaj przyjść. Dzień dobry. Zobacz panie, nie ma mnie? Jestem. Nie ma mnie? Jestem. Nie ma mnie? Dobra. Jestem. Nie ma mnie? Wow. Wie pan chodźmy co? Tam do góry. No wiesz, chciałbym. O! Zrobiłem takiego małego parkoura. Opa. Tylko tak nie wychodzi mi jak zwykle.
Ale tam wejść nie można. Chyba. Można, nie bez powodu tutaj jest drabina. Widzi pan? Ta drabina dziwna jest. Dobra, ja idę spać do łódki. Też chodźmy tam. Ale to nie ta łódka. Nie, ja do tej pójdę chwilę. A, do tej też. Miłek. Dragon Lore. Halo! Co się działo? Ej, obudziły mnie dziwne dźwięki! Też. Co to? Ej, Tytanik coraz bardziej tonie, szybko uciekajmy! Ale gdzie tonie? Z której strony w ogóle? On z przodu tonie. Nie, z tej strony! Od naszego tyłu. Od tyłu on. Dobra, dobra, ale najpierw coś zjem. Dobra. Dobra, szybko! Ła! Pomóż! O Boże, jaki jest śpiący jest! Ała! Ała! O, co to jest? To fajnie wygląda. Ja złotka! Przygotowana! Ja kieruję! Chodź, tutaj uciekniemy. Nie, ja będę. Dobra, ja mam kierowcę. Kurde, nie fair. Ja chciałem kierować. Dobra, to ja idę spać. A też. O, co się za... Nie! Nie! Proszę pana! Ja se tutaj śpię. Nic mi chyba nie przeszkodzi. Dobra. Co się dzieje? Ever William! Panie... Dobra, mocą pierdzenia udało mi się wejść z powrotem do statku. Teraz muszę znaleźć mojego przyjaciela. Szkoda, że już go nie ma. A dopiero dzisiaj co go spotkałem. No szkoda. Tak? Nucę sobie. Już mój nowy kolega nie żyje. Nie mam przyjaciół. Biegnę, biegnę. Przyjaciel. Przyjaciel. Czy to ty? Chodź. Jej! Przyjaciel! Au! Ała! Dobra, chodź! Chodź, panie. Jak już chyba sporo zatonął. No to wiesz co? Chodźmy się chwilę połóżmy. Co ty robisz? Nieważne. O, co to było? Nie! Prawie spadłem, to był koszmar. Chodźmy spać. Ten ragdoll jakoś gówniano działa. Dobra, pójdźmy spać. Ja nie mogę. Aż fagat zrobiłem. Co ty robisz? Nie całuj mnie. Śniło mi się, że robiłem, że nie oddychałeś i robiłem ci usta. O nie. To był zły sen chyba. No. Dobra, pójdźmy spać. Mm.
Ale... Tak pachnie kupą. A, fuj! Wąchałem ci tyłem. Co?! Panie, ręka mi utknęła, pomóż. Ręka mi utknęła. Co ty tam grzebałeś?! Ręka mi utknęła. Ja nie mogę. Dobra, mówię. Pójdźmy spać na podłodze. Pójdźmy spać na podłodze po prostu. Idziemy spać na podłodze? O tu. O, panie, wolna łódka. Dobra, dobra, wie pan co, chodźmy tutaj spać. Tutaj w sumie wygodnie. Nie, tutaj nie, chodźmy. Panie. Dobra, tu chodźmy. A, dobra, tu jest tu jest akces. To tu? No raczej tak, jesteśmy takimi żulami spod mostu, więc chyba tutaj musimy. No, dobra, to idźmy spać. Matko! Czekaj, bo muszę się idealnie ułożyć. O. Oj, mnie nie wyszło. O. No! Mój fiut! Co ty robisz? Co to miało być? Co to miało być? O, wsadziłem ci ty jak w twarz. Wsadziłeś swoją twarz do tego, co... Nieważne. Przyłożyłem ci twarz do ten tyłek do twarzy. Szybko! A. Ja nie mogę. To wierzę. Nie. Co nie? A smakuje mlekiem. Co ja robię? Kopiesz dziewczyny, jak możesz? Proszę pana! Wydaje mi się, że robiłem coś innego. A nie, czemu ta lina jest tak długa? Czuję się, jakbyśmy byli na jakimś lorkosterze. Nie chcę tam patrzeć. Kopię. Co ty robisz? Nie wiem. Ja co bardzo lubię ragdolle. O! Co się stało? Siedzimy tu już od 2 godzin, wiesz, przyjaciel? No, jeszcze chyba mi się zaraz rozładuje telefon. Kurde, ja chciałem sobie w Pokémon Go zagrać. Ja nie mogę. A nie? O nie, ja tam nie chcę! Ja tam nie chcę! Nie, proszę. O, upadamy o niżej. To chyba zły znak, co nie? To chyba dobry znak, co nie? O! Ciekawe. A! Masuje ci. Masuje ci twarz. Nie lubię twoich stóp, śmierdzą jajkiem. Na się robiłeś challenge jajko. To jajko chyba. Challenge. To chyba dlatego, że przypadkowo zgniotłem jajko. Mojego stylu. Ale na tym jajku była. Był krowi placek. Ale na tym jajku pisało Gimper. Nie no, bez urazy. Dobra, to ja sobie wejdę na mój na niby telefon i sobie włączę aplikację TikTok. Żartowałem, nie lubię tej aplikacji nawet. Panie, czemu on mnie trzyma tam? Czemu on mnie trzyma za nos? Czemu on mnie trzyma za nogi? Nie wiem. Ja się boję. O nie! O! Jezu, jak się wystraszyłem. Proszę, dajcie mi niżej! Ja chcę przejść. Przejść. O Jezu. Aha, bo ktoś tam rozkręca liny. Jesteśmy w... Mamy mały problem. Ja prowadzę!
Hello, it's me. Kopię diamenty, kino przeklęty. O, jesteśmy. Panie. Nie my. Panie, udało się. To nasza pierwsza przygoda wspólna. No. My najlepsi. To idziemy. A teraz ragdoll. Nie! Dolecimy spokojnie, pan się nie martwi. Ja nie. Tylko będę panu ma... Ja będę panu moimi plecami masował panu stopy. Nie. Jaka... Wyłącz jaka tego ragdolla! Nie mogę. O kurde, mnie to boli. Zabolało. Mama! Zabolało ten ragdoll. Panie, opowiem panu kawał. Telefon, Okej. No to mów, proszę pana, skoro jedziemy na tą górę, to wypadałoby powiedzieć. No, bo będziemy w nocy. Ej, mamy człowieka za burtą. Trudno. Nigdy nie lubiłem bacon herów. Tylko dziewczynki. Dobra, nieważne. Więc tak, mówię kawał. Żona mówi do męża. Czy uważasz, że nie, jestem gruba? Czekaj! Nie! Ja mam taki lepszy kawał. To jest dobre. Czekaj. Blondynka przychodzi do doktora. Doktor do niego mówi... blondynka do niego mówi, gdzie mogę nasikać? Na badanie jakieś? No to pan, no to mówi, do słoika. Proszę, tam jest na szafce. Dobrze. Po chwili przychodzi ten lekarz i patrzy, cały pokój jest obsikany. Pyta ten. Doktor pyta blondynki, co tu się stało? Blondynka mówi, co? Myślisz, że pan co? Trudno nasikać do słoika, który jest na półce? Aha, śmieszne. Albo taki kawał. Teraz ja. Teraz dobra, ja. Dobra, to mów. Żona mówi do męża. Czy uważasz, że jestem gruba? W żadnym wypadku. Jesteś kochany, pobawmy się w przybieranki. Dobrze, ty będziesz Obelixem. Dobra, czyli... Czekaj chwilę. Dobra, to teraz ja mówię kawał. Mogę zagrać? Czekaj. Zaraz. Był sobie Lech, Czech i Rus i Murzyn. Byli na tratwie. Tratwa miała zatonąć. I ten, który źle odpowiedział, miał wyjść za burtę. Więc jeden z nich, chyba Lech mówił o zagadkach. Lech mówi do Polaka, a nie, tam był Polak. Do Polaka mówi... czekaj, jak to było? Nie! Zapomniałem. Dobra. To ja może panu... to może ja teraz, okej? Okay? Czekaj! Albo to. Blondynka przychodzi do sklepu, kupuje lejsy. Wychodzi sobie ze sklepu, później je i tam mówi sobie, no te chipsy to jakiś szajs, nie? I dzwoni pod ten numer, co był na tym, na paczce. I tam było na... I ona wpisała ten numer i mówi do nich, zgłaszam reklamację, bo na moich paczkach, bo na mojej paczce pisze, że lejsy będą grillowane, a są zimne.
I taka smutna muzyka. Okej, okay, a według moja opinia na temat tego kawału to... Nie. Jaką? No niezbyt. Dobra, teraz ja. Okej? Okay? Chicken or chicken? Masz jakiś kawał dobra, jeszcze? Tak. No mam. Dawaj. O, panie, jesteśmy na szczycie tej góry. Chodźmy. Chodźmy. Uważaj pan, bo można się poślizgnąć. Kurde, poślizgnąłem się. Dobrze, więc drogą do tej góry opowiem panu kawał. Był sobie Polak, Niemiec i Rosjanin. Nagle napotykają diabła. Albo nie, lepszy kawał. Więc było sobie pięciu czarodziejów. Czarodziej powietrza, czarodziej wody, czarodziej ziemi, czarodziej ognia i czarodziej pieczarki. Szli sobie tak lasem, co nie, i nagle napotykają magicznego niedźwiedzia. I ten magiczny niedźwiedź mówi: hola, hola, nie przejdziecie dalej. Ale czarodzieje bardzo chcieli przejść. Pierwszy zaatakował czarodziej powietrza. Machnął swoim kosturem, ale niestety niedźwiedź dalej stał. Drugi zaatakował czarodziej wody. Użył swojej mocy, żeby wyczarować super strumień. Żeby odpędzić go, ale niedźwiedź dalej stał. Czekaj, panie. O, dobra. Kolejny zaatakował czarodziej ognia. Użył swoich ognistych mocy, ale niedźwiedź był odporny na gorącą temperaturę. Potem zaatakował czarodziej pieczarki. Użył swojej armii nieumarłych, jednak niedźwiedź ich pokonał. Nadzieja. Nadzieju w ziemi. Machnął swoim kosturem, szturchnął go dwa razy, a ten uciekł. Czarodzieje w szoku powiedzieli: jak to zrobiłeś? A czarodziej ziemi odpowiada: to proste. Każdy ucieka, gdy się go szturcha patykiem obmazanym w kupie. Nie mogę. Dobra, to teraz mam kawał fajny. Kuźwa. Nie gadaj! Co? Muszę przypomnieć kawą. Panie, teraz sram. Ja teraz sram. Nie! Nie! Panie, nie! Przestań pan, przestań! Nie! Panie, nie! Niech pan tego nie robi. Umierasz? Nie, tylko patrz, co ty robisz. No i dobra. Ze mną. O, ja wiem, wiem. Nie! Wracaj! Nie! Pomocy. Pomocy. Przypomniał mi się kawał. Dobrze. Był sobie Lech, Czech i Polak. Przyszedł do nich diabeł. Diabeł do nich mówi: macie wejść do tej jaskini, gdzie jest ul chyba, i macie nie wyjść bez użonglenia. Więc tak. Lech poszedł z nożem. Może mało HP. Lech poszedł z nożem. Miał jedno, dwa żongła. Czech poszedł z pistoletem, miał jedno żongło, a Polak wyszedł z łapką na muchy i nie wyszedł bez żadnego żongła. Wszyscy się go pytają: jak tyś to zrobił? Pan, zabiłem jednego, reszta poszła na pogrzeb. Panie, słuchaj panie, ja muszę się na chwilę odłączyć z mojego mózgu, więc za chwilę wracam. Dobrze.
Chociaż ocean, ale woda pyszna. Dobrze, panie, myślę, panie, że jesteśmy blisko miasta, więc możemy chyba zakończyć ten materiał. Nie, jeszcze nie jesteśmy blisko ucieczki. Uciekamy, panie. Uciekliśmy do spokojne morza. Dobra, panie, wie pan co? Nie mogę już tego znieść. No nie! Nie! Czekaj, panie. Nie, panie, czekaj pan. Nie uda mi się chyba. Udało mi się. W ostatniej sekundzie. Nie! Dobrze, panie, udało nam się. No, jesteśmy chyba wolni. Jesteśmy już w 100% bezpieczni, nie? Tak. Teraz miejmy się w ra- teraz możemy jedynie wspominać stare czasy, kiedy byliśmy ragdolami. Nie! To tonie powoli! Wracaj! Wracam! Już mało HP, ja mam pełne! Kiedy byliśmy ragdolami, bawiliśmy się jako ragdole. Nasze ryzyko powoli wzrasta. I wzrasta. Nie, moje ryzyko w ogóle nie wzrasta. A moje wzrasta do 1000. Jest! Udało nam się. Dobra! Jesteśmy właśnie w moim... Trzeba zakończyć ten odcinek. Dobra, niestety, więc tak. Ludzie, Dobra, dobra! Podaj mu telefon. Już? Jeszcze nie skończyliśmy. Czekaj! Dobra! Myślę, że powinniśmy zakończyć ten film. Wystąpili. Pan, uciekaj. Jako główni bohaterzy Zajcus Zero, Przemek Woźnica, Dismatyk 2 i Polski Gamer.pl. PC Gamer.pl, nieważne. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeżeli nie, to też zostawcie jakiegoś lajka. To was zabijemy. Tak. 40 albo 50 subskrypcji i nagrywamy z Zajcusem CSGO. Albo live'a. Albo inne live'y, maratony. Mogę też nagrać jakieś, nie wiem, Granny Live i inne gry. I... No po prostu, jeżeli będzie więcej wyświetleń, więcej lajków, więcej subskrypcji. A tym razem... Dobrej nocy! A właśnie, tak się pochwalę. Tak się pochwalę, ludzie. Nie wiem, czy wiecie, ale jeszcze, jakbym dostał jeszcze 2 subskrypcje, miałbym o 1 więcej subskrypcji niż... Więc lepiej... Moglibyście mi pomóc. A właśnie, jeszcze... Robię specjał na, jeżeli dobijecie na moim kanale 30 subskrypcji, to robię specjał właśnie z PC Gamer.pl. No, robimy razem specjał. Na przykład taki mały live, nie zaszkodzi. On se niech liże podłogę. A my zaraz skończymy film. Liże se kolana. I tak, jeżeli byście chcieli wejść na tą grę, to oczywiście link w opisie. Jakby co, to dzięki mnie macie linka. Więc tak. No, więc tak. Chyba możemy... Życzymy miłego dnia.
A jeszcze taka ważna informacja. Jak oglądacie ten film w jakimś dniu, co nie? Nie wiem, czy teraz, bo prawdopodobnie nikt tego teraz nie obejrze. Nie obejrzy. Prawdopodobnie. Mnie nie będzie chyba kilka dni, nie wiem, na moim kanale, przez co nie będę mógł tworzyć, ale właśnie jest taki kanał na telefon mój, który nazywa się, właśnie, który ma właśnie moje imię. Na razie nie będę go zdradzał, ale możecie, ale jak napiszecie Dismatter2VS Marcin D, Marcin Gamer, podłoga YouTube, no powinno wam to wyszukać. Powiem tak, podpowiedź to jest Marcin, czyli moje prawdziwe imię. Dobra, więc kończymy nagrywanie i na razie. Więc tak, link do mapy w Robloxie będzie w opisie. Link do mojego zrobimy też konta do Roblox i link do mojego kolegi prostu... Roblox w opisie i jego kanał również. Właśnie, i to jest ważne, ponieważ nam zależy na to, żebyśmy mieli porówno subskrypcji, a raczej mnie zależy. Więc mógłby ktoś jednego suba dać. Ja mam nadzieję, że coś się da uzbierać, ale koniec żebrania, koniec innych rzeczy. Czas się pobawić. Dobrze, zabawa. Zabawa, co? Myśleliście, że to koniec odcinka? Nie, to jest zabawa. A, i jeszcze taka podpowiedź. Jak się robi ragdolla w tej grze? Klikacie Q, a jeżeli chcecie usiąść, to wam powie Zajcus. Nie wiem. Jak usiąść, gadaj. Ja nie wiem, wiesz, bo jak... Tylko, że jak ty robisz ragdolla, co nie? To ja widzę, jakbyś siadał. A! No to po prostu klikacie. Więc to tyle, elo!